Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Robin Hood Sherwood Builders, moi drodzy, i bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Co do komentarza odnośnie posągu, tak, jest do stworzenia coś takiego jak posąg mędrca. Dziękuję bardzo, żeście mnie to nakreślili bardziej. Tak jest, tutaj na samym dole w zakładce dekoracje jest posąg mędrca. Proszę bardzo, narzędzia ceremonialne już mam zdobyte. Całą resztę gdzieś mam zdobyć. Znaczy się, napisaliście mi, że w obrębie regionu wioski Robina, czyli w tym Barnsdale, rozumiem, że tak to mam rozumieć, mogę znaleźć pozostałe części do tego posągu i z tego jest jakiś bonusik. No, jeśli znajdę, to będzie fajnie, jeśli nie, no co zrobić. Ale, moi drodzy, jest to 11 odcinek tejże serii, a ja mówiłem, że nie będę wieszał psów na tej produkcji do odcinka 10, no i tak też zrobiłem, więc dzisiaj, od dzisiaj właściwie, mogę sobie już psy wieszać. Tak jak obiecałem, obietnicy dotrzymam. I w kwestii właśnie Robin Hooda, Sherwood Buildersów, tak jest, gra, cóż tu dużo gadać. Zabawna, tak. Czy dopracowana? Niciula. Nie ma nawet takiej opcji, żebym powiedział, że to jest dopracowany tytuł. Ani troszeczkę nie jest dopracowany, a szkoda, bo naprawdę niewiele tak naprawdę brakuje tej produkcji, żeby być no, zajebistą grą, nawet wyżej niż dobrą. Naprawdę dobrą taką siódemeczką, może nawet ósemeczką. Tylko, że wszystko... Kurczę, wszystko wygląda tak, jakby zostało zrobione kompletnie po łebkach. Tak jest, no inaczej bym tego, kurczę, nie nazwał. Jest sporo ciekawych pomysłów, o, może tak, które można, wystarczyło trochę rozwinąć, trochę dopracować i byłby kawał dobrej gry. Nie wiem, no po kolei wyliczając, nie wiem, no choćby system rozbudowy naszej wioski, no mógł być zrobiony zdecydowanie o wiele lepiej, a został taki, no masz tu hopie, buduj se i jakby tyle w ogóle w temacie, nie? Nic konkretniejszego. Jest taki okrutnie toporny, bym powiedział. Tu co, odskoczymy. Jest bardzo toporny ten system. W ogóle mogło to być zrobione tak. Podchodzimy do tego stoliczka naszego zarządzającego i tak dalej. No i mógł być po prostu rzut z góry. Dziękuję bardzo. Nie rozumiem... Po co, w jakim celu zostały zastosowane na przykład te rosnące tam drzewa, buki. Chodzi mi o to, że musimy wydać... Czekaj, bo jeszcze jakiś chłop tu chodzi. Musimy wydawać jedzenie i naszych pracowników, żeby oni wykarczowali jakby to miejsce. No taki, no niby nic, nie? Właśnie, o co się rozchodzi? Jest taki dużo, bardzo dużo nawet bym powiedział, jest takich niby niców. Taka tu pierdoła, tam pierdoła, no i z tych pierdół robi się cała sterta pierdół, tak na dobrą sprawę, nie? I mówię o systemie budowania. System walki no, jest drewniany. Gothic 1 tu się bardzo kłania w kwestii walki. No i jest to też bez sensu. Szczerze powiedziawszy, jak już ogarnąłem ten łuk, zresztą też między innymi dzięki właśnie waszym komentarzom, ogarnąłem to, że jednak łuk to jest lepsza opcja i no i tak to, totalnie. Nawet tu nie ma co gadać. Czekajcie, bo tu się zgubiłem. Czy to jest jakaś jaskinia, cholera jasna, czy co? Bo nie wiem. Łuk. System skradania, w ogóle skrytobójstwa i tak dalej, no to już w ogóle zostało zrobione, powiedziałbym, no... Z dupy, tak. To określenie bardzo pasuje tutaj, jak to zostało w ogóle olane. Bo niby jest ta redukcja hałasu, niby jest ta redukcja, mówię o umiejętnościach oczywiście, tam te perki, które możemy wykupić. O, kolejna moja ulubiona tam, ale to za chwilę. Wiesz co, a to ja sobie to zostawię. Ja ogólnie rozwiązałem tamte poprzednie, tak jest, zapisałem sobie to na kartce i przeklikiwałem, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku. Tak, 2 godziny wyjęte po prostu z życia, bo z moją pamięcią, to jest w ogóle szkoda gadać. Ale żeby nie było,
Bardzo mi się podobają właśnie te wszystkie zagadeczki. Te faktycznie z tymi przyciskami i tak dalej są upierdliwe, ale tak czy siak jest to naprawdę fajna opcja. Bardzo mi się to podoba. Czekaj, jestem tu, ja muszę znaleźć to. Gdzie to jest w ogóle? To jest całkiem spoko, ale system skradania, mówię tak, w perkach, w tych umiejętnościach jak najbardziej są tam te redukcja hałasu, redukcja tam zasięgu wzroku i tak dalej, ale hitboxy do tego wszystkiego są skiepszczone, tak, nasze celowanie. Ja wiem, że ja może nie jestem jakimś super mistrzem łuku, w ogóle nie jestem mistrzem łuku, jeśli o to chodzi, ale tak czy siak, no, nie daje to jakiejś totalnej frajdy. A, no właśnie, już mi się... Dawaj mi tu spowolnienie czasu. O. Wielokrotnie moje strzały w przeciwników, gdzie no, na 100% byłbym pewien, że to jest na przykład głowa czy noga, no to trafiają gdzieś tam i w ogóle cholera wie, o co chodzi, nie? Ale tak czy siak, tak jak mówię, skradanie zostało zrobione tak dość po macoszemu. Można to było lepiej dopracować, jakoś, nie wiem, dać markery zasięgu wzroku, na przykład słuchu, bardziej dopracować ten, jak bardzo jesteśmy widoczni, czy my jesteśmy ogólnie widoczni, czy dla wroga widoczni. No tak, to co powiedziałem, zostało to zrobione po łebkach, nie? O systemie budowania mówiłem, to właściwie nawet nie jest system budowania. Jakby na to nie patrzeć, to nawet nie jest system budowania, to jest, dobra, stawiamy sobie te budyneczki. Jeszcze, tym bardziej, że tytuł ma podtytuł Sherwood Builders, nie? No, okej, spoko, ja to jak najbardziej rozumiem, ale... No z buildersami to tu jedynie wspólne ma to, że właśnie stawiamy tylko te budynki i na tym się kończy, nie? Można to było zrobić lepiej, choćby tak jak w Fable, nie pamiętam, która to była część, trzecia bodajże, że tam się zarządzało królestwem, że byliśmy właśnie takim włodarzem i tak dalej, to tam było całkiem spoko zrobione. Nie mówię w kwestii systemu, ktoś mnie zobaczył, tylko nie, aha, ty mnie zobaczyłeś, dobra. Nie mówię w kwestii budowlanej, tylko po prostu zarządzania, nie? Bo to można było zrobić albo w kierunku pełnego budowania, że stawiamy chałupki, tam sobie uklepujemy i tak dalej, i tak dalej. Super nam poszło to składanie. Albo po prostu zrobić w pełni, pełne po prostu zarządzanie wioską. Z jakiegoś panelu, tak jak mówię, rzut z góry i jest gitara, jest całkiem sympatycznie, jest całkiem fajnie, zbieramy sobie jakieś tam surowce i tak dalej, nie? I byłoby to całkiem spoko. Tak samo, wiecie co, kwestia tego, że no Robin Hood tu łupi te karawany, pomaga ludziom, tam nie wiem, tam zadania na przykład, to co miałem, co skiepsiłem, zresztą co tę kobietę ustrzeliłem tam na tym. Te kobiety, co ją ustrzeliłem tam na tej szubienicy, czy coś takiego. Raz, że tych zadań mogłoby być nieco więcej. Dwa, że mogłoby to być zrobione na zasadzie takiej, że faktycznie, nie wiem, robimy jeszcze jakieś komanda na przykład, tak? Naszych ziomeczków, którzy nam, powiedzmy, pomogą i tak dalej, nie? Z jakiejś grupy tworzymy na przykład oddziały, drużyny atakujące, coś w tym stylu, że faktycznie my chcemy odbić to królestwo i tak dalej, nie? O tym mówiłem i zresztą sami widzieliście, jak bardzo męczą mnie te dialogi, no bo są przaśne, po prostu to jest, to niby jest, dobra, to niby jest RPG, okej, no tylko, że tak z RPG to za wiele nie ma wspólnego, poza tym, że rozwijamy tą naszą postać, mamy tam jakieś tam levele, tak, mamy tam jakieś poziomy, no ale tak trochę się, kurde, na tym kończy, no tu roleplayu za bardzo nie ma, no idziesz, wysłuchujesz przaśnej gadki, czy to tego Merlina, czy, Boże, kogokolwiek innego, już nawet uważam, że lepiej zrobione są side questy, nie wiem, odprowadź jakiegoś tam młynarza, pomóż mu, bo go atakują te dzieci lasu, czy tam ktokolwiek inny, czy znajdź mojego syneczka, bo coś tam się stanęło. Krótko zwieźlejny temat, wola Boga, panie, źle jest, weź pan pomóż i nara, nie? No i super, że i w takim formacie w ogóle to się powinno zawierać. Bo na przykład to, co mówiłem na samym początku, serii, rozmowa z Takiem. Jezus, rozmowa z braciszkiem Takiem jest tak upierdliwa, tak męcząca, że to jest po prostu niesamowite. Ja już naprawdę
grałem w Baldur's Gate 3. Tam jest dialogów od zatrzęsienia, tak? Ale te dialogi są całkowicie... To jest w ogóle inny temat, to jest inny poziom przede wszystkim. Ja wiem, co do czego ja porównuję mimo wszystko, ale tak jak mówię, tu kłania się to, co powiedziałem, że Devsi mieli pomysł. Mieli pomysł na tego Robin Hooda, zapowiadało się ciekawie, zapowiadało się fajnie, a wyszło takie... Kurde, no posklejejmy wszystko to do kupy i może coś wyjdzie, nie? No i lipa, no mówię, nie lubię zawodzić się na właśnie takich tytułach, bo tytuły, nie wiem, kategorii AAA, na przykład tak jak ostatnio Dragon's Dogma, druga część, która, no to jest żal, nie? Ale mam to w deseni, nie? Mam to naprawdę, wisi mi to kalafiorem, gry AAA od wielkich studiów, tak na dobrą sprawę, bo spoko, no ja rozumiem, wszystko fajnie, oni to robią dla hajsu i to widać, że to jest szarpanie ludzi po portfelach, że chcą jak najbardziej wyciągnąć z ludzi pieniądze za okrojony produkt. No Dragon's Dogma to bardzo dobrze pokazała, ale wracając do tego... Kurczę, bardzo, bardzo smuteczkuje mnie właśnie coś takiego, że niedopracowanie takich, no to jest niskobudżetowa gra, no bo nie ukrywajmy, tak? Nie wiem, co jest kwestia tego, że zabrakło faktycznie budżetu, że może jakaś banieczka czy dwie by usprawniły temat, czy może ludzi zabrakło do pracy, wiecie o co chodzi? No ja rozumiem tam problemy małych studiów i tak dalej. W taki czy w inny sposób. No ale na przykład spójrzmy, ja to już mówiłem wielokrotnie, spójrzmy na takich Helldiversów. Prosta formuła, gra, na którą nikt nie czekał, zresztą Robin Hood Sherwood Builders też nikt na to nie czekał. No i raczej, no umówmy się, nie zapisze się w historii gamingu najlepiej, bo taka jest prawda. Szału po prostu nie ma, a mógł być szał, naprawdę mógł być szał jak najbardziej. Właśnie to mogło być dobre, nie? To mogło być dobre, to mogło dawać mnóstwo frajdy na długie godziny, a tu mamy takie, no... Ja nie wiem naprawdę, czy mi się naprawdę chce wyzwalać wszystkie te cztery księstwa, trzy właściwie mi zostały, nie? Bo tu mam 87 reputacji w Barnsdale. Właśnie to jest ten problem, bo ja się domyślam, jaka powtarzalność mechanik i w ogóle całej reszty będzie dalej. No, ja wiem, że będzie dokładnie tak samo jak w tym Barnsdale. Tak na dobrą sprawę to Barnsdale pokazuje całą grę? No dobra, no przesadziłbym całą grę, ale... Większość mechanik, które tak jak mówię są niedopracowane, niedociągnięte, są już zaprezentowane w Barnsdale, tak? Mamy te wszystkie eventy, mamy jakieś tam te magazyny czy obozy ludzi króla czy innych tam ziomków, no mamy polowanie, mamy budowanie, odkrywanie ruin, skarbów wszelakich i tak dalej. Wątpię, co prawda tego nie sprawdziłem, a sprawdzę sobie to przed następnym odcinkiem. Wątpię, żeby pojawiły się jakieś super diametralnie zmieniające rozgrywkę mechaniki w kolejnych hrabstwach, nie? Więc tu jakby się pojawia problem nudy. No właśnie, bo jeszcze... W jakiś epicki sposób byłoby to zaprezentowane, na przykład to wyswobadzanie Sherwood całego Nottinghamów i... A, tam coś leży. I tak dalej. No to jeszcze, wiecie, jeszcze by się chciało, nie? Jeszcze chciałoby się, kurczę, damy radę, oswobodzimy tych człowieków. A to jest takie, stoją se NPC, jak w Gothiku, w starym obozie, w nowym obozie. Niby coś tam między sobą gadają, a tu nawet za bardzo nie gadają, coś tam jakiś bełkot po prostu w tle jest i tyle w temacie. Ja nie wiem, czy to nie jest w kopalni gdzieś na dole. Tak mi się wydaje, bo ja nie mam pojęcia, co tu się odbywa. Dobra, wapień mamy, ja sobie znacznik zrobię. Więc też jakby interakcja ze światem, tak, z tymi wszystkimi NPC-ami, tymi wieśniokami, co tu są i tak dalej. Na przykład brakuje mi... Wiecie, czego mi brakuje? W tym wszystkim, bo jest dużo gadane o banitach i tak dalej, że
jeszcze ta podpowiedź, co jest, że no czasem Banita musi wybrać pomiędzy sakiewką złota, a tam wdzięcznością ludu, czy coś w tym stylu, nie? No właśnie, brakuje mi mechaniki zdrady. Tak jest, że nie wiem, kurde, gdzieś nas podpieprzą w jakiejś wiosce, jakaś zasadzka na nas na przykład, czy coś w tym stylu. No ja wiem, że w wielu produkcjach po prostu, to chyba jest na dole, mi się wydaje. W wielu produkcjach zostało to filmowych, czy książkowych o Robin Hoodzie, że szeryf to debil, nie? I tak dalej. No ja sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony, no to byłaby spoko mechanika. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo by mimo wszystko pomogła. Chociaż no, patrząc na to, tak jak powiedziałem, no jeśli podstawowe mechaniki gry są, są niedopracowane, zostały zrobione po łebkach, no to jakby po co tu się w ogóle galopować w temat, że chcielibyśmy więcej, nie? Więcej mechanik, że jakichś innych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czaimy się, może mnie nie zauważył. Myślałem, że się tu ładnie z gościu skasuje, ale nie wyszło niestety. Można było wiele rzeczy zmienić. Ale, żeby nie było, ja sobie tak popsioczę, ja sobie ponarzekam, ale z drugiej strony jednak jakiś ubaw jest. Nie męczy mnie Robin Hood tak jak męczyło mnie Smallland po już jednak dłuższej rozgrywce. Tu już też trochę jest pograne i nie ma takiego zmęczenia. Jednak tu ratują mnie te, nie wiem, ruiny, które mi się bardzo podobają, te mikrozagwozdki i tak dalej. To faktycznie mi pomaga, żeby... Czekaj, widzi mnie ktoś, czy co jest grane? Nie, chyba nie. To pomaga. To zdecydowanie pomaga, żeby się gra jakoś strasznie nie znudziła. Nie wiem, odwiedzanie tych punktów. O, reputacja do zdobycia, czekaj. Aha, nie, bo to jest tu. Aha, czekaj, bo to zadanie prawdopodobnie tu się wchodzi do kopalni i to jest tutaj? No bo tam niby pokazuje to zadanie na dole. Taki bajer. No dobrze. I tu jest w ogóle jakaś nieznana ruda. Ciekawe. Tam by się można było wybrać. Właśnie, pisaliście mi jeszcze w komentarzach pod ostatnim odcinkiem odnośnie tego, że o, że przeklikuję dialogi, żebym się nie zdziwił, że coś ominę. Szczerze, to jakoś tak fabularnie, no nie. Naprawdę niewiele mnie interesuje rozwleczony dialog, rozmowa z jakimś pseudo właśnie Merlinem, starym mędrcem, czy jak mu tam. Bo jest denna po prostu ta rozmowa, nie? No wszystkiego, co on mi powiedział, mogę się dowiedzieć po prostu tutaj, tak? Tu mamy zdobycie Nottingham, no wiadomo, porozmawiaj ze sprzymierzeńcami z lasu Sherwood, z Grahamem Lindonem, wielki łowczy i może okazać się bardzo pomocny. Super, no i to wiem, no i dziękuję bardzo, bo posłuchaj mnie, w lesie Sherwood mieszka sobie Graham Lindon, to wielki łowca, weź z nim pogadaj, to on na pewno ci pomoże jakoś tam oswobodzić Sherwood, czy pomóc w walce z królem i szeryfem. Dziękuję bardzo, koniec tematu. Porozmawiaj z Renaldem Hale'em, tak? Przepraszam bardzo, przywódca banitów z Peak District. Słuchaj, wiesz co, bo jest taka banda podobna do twojej w Peak District, pogadaj z nimi, oni prawdopodobnie mogą ci pomóc i tak dalej, nie? Etcetera. No właśnie o to mi się rozchodzi, że niepotrzebnie tu zostało to wplecione, żeby zanudzić człowieka. A czemu to przeklikuje? No bo jest w dupę nudne, nie? Nic nie wprowadza, jakby, wiesz, rozumiem, jakby na przykład jakieś tajemnice mega w ogóle były wplecione w te rozmowy i tak dalej, a one są po prostu słabe, więc wszystkiego tak na dobre od każdego zadania możemy się dowiedzieć przeklikując dialog i patrząc sobie do dziennika. O, a tu jest kolejna, o właśnie, ja jeszcze właśnie w kwestii narzekania. Kwestia wspinania się. Czekaj, tu? Nie, dobra, zniknęło. Kwestia wspinania się na coś. O, proszę bardzo. Tu się nie możemy wspiąć, nie? Ja wiem, że są pewne miejsca, które są pozaznaczane tymi, jak to nam nazwaliście w komentarzach, kocimi sikami, tym zielonym takim cholerstwem i tak dalej. Jak najbardziej ja to rozumiem, że tak, ale Jezu, jakie to jest bez sensu, nie?
Ja nie mogę, nie wiem, wspiąć się na skrzynię, wskoczyć sobie na dach i tak dalej. W wielu miejscach w mieście. Wiecie, gdzie to było? W New Millerdam. Tak jest. Tutaj. A wiecie co? Nawet wam to pokażę. Bo mnie to po prostu zmiażdżyło mnie to tam. Ja już no, parę odcinków temu śmiałem się, wyśmiewałem kwestię ograniczeń w ogóle, wspinania się, przeskakiwania i tak dalej. Czekajcie, bo muszę siorbnąć tu co nieco, bo zaraz trochę głodem przymrę. Dawaj tu jakiegoś sarniaka zjemy. Dobra. To jest to, co mówiłem tutaj. Tak jest. Ja to miejsce przeszukałem. Tak jest. Tu były w ogóle bramy pozamykane. Oczywiście brama była zamknięta, że zamknięta z zewnątrz i tak dalej. No i dobra, no i ja sobie biegnę tutaj, mówię, no dobra, no tu jest wysoki mur, powiedzmy i tak dalej, nie? No ale tutaj naprawdę, jak rękę podnosisz, to już wisisz na tym murze. Przeskakujesz go bez najmniejszego problemu. Nie da się. No mówię, no dobra, spokojnie. To jeszcze można olać, nie? Przymknąć oko. Tutaj. O, proszę bardzo. No chłop nie przekroczy tego, nie da się, nie ma takiej nawet możliwości. Trzeba podejść, proszę bardzo, tutaj, gdzie koteły się wypróżniły i dopiero tutaj możesz sobie skoczyć. To jest głupie. Niech kto mówi co chce, ale to jest naprawdę durna mechanika jak 150. Ja nie wiem, no jeszcze mi nie mów, że nie działa w drugą stronę. O, proszę bardzo. I teraz musiałbym zrobić rundę, tu sobie mogę, o dziwo, że mogę sobie tu przeskoczyć. Tak, tutaj przez ten mur, no chłopie, no nie wespniesz się, nie? Ja już myślałem, że tu będzie trzeba biegać naokoło. No nie wespniesz się, musisz podejść dopiero do tego miejsca, przekroczyć to, wtedy to możesz przejść. To jest durne, durne, jeszcze raz durne i głupie. Nie wiem, co devsi sobie myśleli w tym momencie, wprowadzając taką mechanikę. To jest po prostu, jak dla mnie, to jest totalna abstrakcja. Właśnie tu miałem się do tych ruin jeszcze przejść. Tylko co tam było? Nie, tam było ze światłem. Tak jest, tam się możemy przejść. A tu miałem, te ruiny były, tak, tam było trzeba grać na instrumentach. Dlatego, no tak jak mówię, bawi mnie Robin Hood, bawi mnie ten tytuł. Faktycznie, no jest do pogrania, ale... Żałuję tego, że nie zrobi szału na rynku, nie zostanie w mojej pamięci na dłuższą chwilę po prostu, nie? To będzie, odwieszę to, ten tytuł gdzieś tam, strącę go w otchłań po prostu zapomnienia, no i tak się to niestety dla niego skończy, a mówię, szkoda, bo była perspektywa, była duża perspektywa na coś fajnego, na coś naprawdę ciekawego, na fajną przygodę właśnie Banity, tak? Na ciekawą przygodę Robin Hooda, na właśnie zebranie tych ludzi, na odbudowę tego Sherwood i tak dalej, pokonanie szeryfa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No można tak było zrobić, no ale no niestety nie wiem od czego... Od czego to zależy, to podejście devsów, nie? Ja wiem, że to nie jest duże studio, żeby nie było. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja wiem, że ogromne tytuły i tak dalej są w stanie narobić mega hały za grube pieniądze. Taka jest prawda. I jakby wieszam psy po tytule, a nie po ludziach. Tu chyba to w ogóle źle zrobiłem. Tym chyba trzeba poświecić gdzieś indziej. Tylko gdzie? Aha, widzę. Proszę bardzo, chodź. Zauważyłem też jedną jakąś taką przypadłość, że te zagwozdki na przykład ze słupami światła, z tymi lustrami i tak dalej, robią się coraz bardziej zagmatwane. Takie trochę tutaj zmyłek jest wrzucane, jest na przykład sporo tych luster i trzeba przykombinować z tym, nie? Trzeba się dobrze przyjrzeć, chociaż mógłbym się nawet do tego doczepić, tego, że to już by było takie w sumie kopanie leżącego, że często gęsto są bardzo niewidoczne, nawet przy użyciu tego trybu łowcy, są niewidoczne podpowiastki wszelakiej maści, tak jest. Czekaj, bo tego nie widzę. Tam jest sznurek. Ja, no, a czekaj, bo muszę dobra, mamy to. O. I też tak, właśnie, wiem, nad czym jeszcze myślałem.
nad kwestią przeciwników. No bo to, że AI jest naprawdę... A, czekaj, bo tu coś... O, proszę bardzo, Wincy tego jest. To, co myślałem nad, nad tym, nad sztuczną inteligencją tutaj, zresztą ona jest bardzo sztuczna i mało inteligentna, wrogowie są po prostu, krótko mówiąc, co tu dużo gadać, tępi w opór. To jest głupie. Poziom trudności jakby walki z nimi to jest poziom upierdliwości bardziej, niż faktycznego, nie wiem, jakiegoś super skill byłoby trzeba mieć w walce z nimi, czy coś takiego. Po prostu trzeba się zajebiście uzbroić w cierpliwość. Zwłaszcza jeśli się korzysta na przykład z łuku, bo jeszcze... Czekaj, to sobie, co tu mamy? Z miedzianym grotem, poproszę. I to zabieramy. Bo na przykład tak, obrażenia od łuku zależą... O, proszę bardzo. Poważnie? No bez jaj. No, dziękuję ci bardzo. Obrażenia od łuku zależą oczywiście od naciągu. Od naciągu cięciwy. Jak najbardziej. Ale zauważyłem, że lepszą opcją jest strzelanie w ten sposób. Tak. Jak wrogowie... Nawet jak wrogowie są blisko. Szybko strzelamy, obrażenia wchodzą krytyczne. Przede wszystkim wyższy poziom obrażeń krytycznych robi taką robotę, czy obrażeń, w ogóle szanse na krytyki, że zasypujemy ich strzałami. To jest mega zabawne. Zasypujemy ich strzałami i tam wchodzą grube krytyki, nie? Ja to ostatnio ogarnąłem. Zbrojny jakiś tam właśnie opancerzony, rycerz, złota gwiazdka, sobie myślę, Jezus ja Mario, będzie jazda. A zastrzelałem go po prostu, zasypałem go tymi strzałami. I to jeszcze mało tego, tymi drewnianymi. I tu krytyk, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, ja chłopiec zaorany, nie? A żeby nie było, ja mam szansa na... nie tutaj, zwinności... Szansa na trafienie krytyczne 21%, czyli tak na dobrą sprawę i 1 na 5 strzał powinna być, już tak najprościej licząc, 1 na 5 strzał powinna być krytyczna, nie? A zauważyłem, że nie wiem, może RNGesus się po prostu do mnie uśmiechnął i tak mi to wchodzi, ale krytyki naprawdę wchodzą zajebiście. Czekaj, bo tu mamy jakieś kłościwo, tylko o co chodzi? Jezus się Mario Babo, co ci się stało, kobito? Przecież ona wygląda jak jakiś zombie, nie? Masakra. Co za rudera? Lordowska moś, psia jego mać. Super, jesteś tu z rozkazu lorda. No jak inaczej, niedźwiedzią przysługę nam wyświadczył, szkoda gadać. Super. Dobra, fajnie. Dobra, mów co chcesz. O, oczywiście, że pomogę, wiadomo, że pomogę. Jestem pomocny bardzo. Super, dobra, teraz się dowiedzmy, czego chcecie. Świerk, zaprawa, dostarcz materiały Bravenie. Ty jesteś Bravena. Dobrze, to wiemy. No i tak jak mówiłem, wszystkiego można się dowiedzieć tutaj. Ona, zresztą ten dialog był długi, naprawdę, jak na sidequesta był mega, mega długi. Tylko czekaj, świerk? Chwila. No, to już jest chyba... Zaprawę to ja chyba jakąś mam. Kilka sztuk nawet. Ją chyba można kupić, ale... pokaż mnie to. No właśnie, tak mi się też wydawało, panie. Bo ja świerku tam do czegoś też potrzebuję. A to świerk musiałbym ogarnąć tutaj, tak mi się wydaje, chyba nie? To jest trochę fioletowego. No te oznaczenia też są takie mech. Jest nastawienie na kwestię właśnie budowania, zdobywania surowców, a też to jest takie... Też tu jest tak... No można to było ciutkę lepiej zrobić, nie? Można to było ciutkę lepiej zrobić. Tak jak mówię, choćby dodać głupie filtry, że wybieramy sobie, co chcemy zobaczyć i tak dalej, nie? No ale dobra, dajmy temu spokój. Dziki, proszę bardzo, dziki tutaj są. To jest w ogóle, przepraszam, ja muszę zobaczyć, co to tu jest. Peak District, tak jest. No to w sumie za ten Peak District można by się było wziąć w pierwszej kolejności, ale bardziej zastanawia mnie jedna zasadnicza rzecz. Mam 13 punktów do zdobycia reputacji w Barnsdale. A wydaje mi się, że już tu wszystkie nie wiem, czy to zadanie jeszcze jest jako zadanie Barnsdale, bo tu się też zastanawiałem nad tym, jak to widziałem, ale już widzę, że to jest bardziej zadanie w tą stronę. Więc prawdopodobnie tutaj z tego dostanę reputację dla Peak Districtu, a tu mamy, to są chyba lasy Sherwood, nie? Tak, to są lasy Sherwood. Tam dostaniemy właśnie dla lasów Sherwood. Może okej, nie? Ale mam jeden... Mam to chyba jeszcze. Tak jest. Mam skradzione dobra z Barnsdale.
Ogólnie fajnie, super, tylko że w Barnsdale to ja już wszystko oczyściłem. Nie wiem, jeszcze rzucę w ogóle okiem, co jest tutaj, bo to są takie dość spore ruiny. Tu już reputacji nie zdobędę, tak? Zresztą to się nawet nie da, bo to jest kopalnia. Wszystkie magazyny królewskie zostały przetrzebione przeze mnie. Teraz musiałbym, nie wiem, polować na randomowe eventy, chociaż nawet nie pamiętam, czy z nich reputacja wpadała. Jak zdobyć więcej reputacji w Barnsdale? I nie wiem, może mi coś umyka, i to jest bardzo prawdopodobne, że nawet bardzo mi coś umyka w tym momencie. Ale jak w większości gier, różnych najróżniejszych, jest wprowadzane, robione kwestie reputacji, czy zdobywania jakichś tam ekstra tokenów, czy czegokolwiek innego, jest zrobione na takiej zasadzie, że zawsze jest w jakiś tam nadmiar. A tutaj powiedziałbym, że jest gruby niedomiar. Tym bardziej, że tak, wszystkie znajdy, chociaż czekaj, wszystkie te łupy oddawałem za reputację, a nie za kasę. To też jest ważne. Czekaj, ja myślę, że ja się tu przejdę i ja zobaczę w ogóle, co to jest za miejscówka. Tu byśmy sobie dzika upolowali. Czy tu widziałem jakieś świerki? Czekaj, jeszcze muszę popatrzeć, bo to tu jest białe. No właśnie, nawet nie wiem, co to tu jest za kolor zrobiony. Tu bym powiedział, że może zielony, że to są buki tutaj. Jakby, no, wiecie, o co chodzi, nie? Takie to tutaj troszeczkę jest. Czekaj, wapień mam zdobyty. No, świerk by się przydał, bo tam też do ulepszenia czegoś był świerk. Nie wiem, przejdziemy się tutaj. Zobaczymy, jak w tym Peak District to się będzie, jak to będzie wyglądało. Jaka jest przede wszystkim różnica w poziomach przeciwników? Czekaj, może byśmy. Jest tu jakiś. To jest magazyn królewski, ale nie widzę żadnych drogowskazów. Dopiero pierwszy mam tutaj. Tam jakieś dalsze zadanie. Dobra, zobaczymy to. Bo jestem ciekawy faktycznie, czy ten świerk i ta kobita tutaj. Chociaż to już jest za rzeką, więc domyślam się, że to będzie reputacja dla Peak District. Raczej to inaczej wyglądać nie będzie, ale w sumie się sprawdzi. Zobaczę, dziki na pewno muszę upolować, bo dziki potrzebowałem do. No właśnie, do czego ja potrzebowałem dziki? Noclegownia jest. Tu byśmy się kopnęli. Chyba do ulepszenia myśliwych, ale nie pamiętam dokładnie, żeby oni mogli właśnie też chyba mięso z dzików zdobywać. Tak? Co też ja już o tym. Ja wiem, że o tym wspominałem, ale też wspomnę, że to jest głupie akurat, że skór nie mogą zdobywać nasi myśliwi. Jest też takie rozwiązanie, bym powiedział. No, bidne. Bidne rozwiązanie, strasznie. Bezmyślne, nie biedne, to jest bezmyślne rozwiązanie. Albo brak rozwiązania. O, myśliwi, dobra, to oni ubijają te wszystkie zwierzoki, ale już skór te zwierzoki nie mają, nie? Tu mamy magazyn królewski. Tu się przyczaimy troszeczkę. Jeden, drugi, tam jest jeszcze jakiś dwóch chopów na dole. Całe stado ich tutaj chodzi, okej. Ale mnie bardziej dziki interesowały. O, i nawet drogowskaz tam jest, świetnie. Czy ja? Jezus, kto? Z której strony? O, tutaj! No 25, no jakby. Jezu, tam jeszcze jakiś chłop do mnie. Co ty to hopie odstawiasz? Oczywiście powariowali wszyscy. Tam jakiś, kurde, panie, wafel alchemik. Cholera wie, co to tam w ogóle biega. Który pajac tam we mnie tak naparza? Troszeczkę się odsuniemy. Panie alchemik, no a to ty, pajacu jeden. Ja na razie to każdemu napieprzam po tarczy. Dobrze, no zatańczymy sobie tutaj troszeczkę. Ciekawe, czy tym. O, ty chamie niedobry, ty. How dare you? Masz tu w nogę, daj mi spokój, ty też. Poszedł. No właściwie to ja was mogę. O, proszę bardzo. Szybka strzała tu. O, jeszcze chłopa podpalił ten tu wściekły alchemik. Dobry motyw. Masz tu nogę. O, zero celowania, po prostu wiecie. Tym lepiej, im więcej jest wrogów. Ze względu na to, że jakaś strzała na pewno trafi. O, proszę bardzo, jaki ładny krytyczek. O, ty niedobry.
Niedobry, dawaj, pijemy, stary, pijemy, Robinku, dawaj, miodek. Tu się troszeczkę odsuniemy, czekaj, aha, bo to był efekt statusu, dobra, okej. Niech będzie i tak. Czekaj, ten tam widzę, o, odsunął się i jego ziomek dostał, ale to było dobre. Poszedł mnie stąd. Ciebie bym się pozbył, stary, bo ty jesteś, powiedziałbym, dość problematycznym wrogiem. Co by dużo nie gadać. W przyszłości, jak ich będzie na przykład więcej... O, klucz do drzwi, świetnie. Możesz mi narobić niesamowitych problemów. Jak was będzie, tak jak mówię, jak ich będzie więcej, to oni totalnie mogą zasypać tymi. Takimi tymi swoimi butlami z ogniem. Masz tutaj, o, i krytyczek, bardzo ładnie. Pyk. Jeszcze jeden? O, ciągle po tarczy. No, powiem ci, przydałać się, stary, ta tarcza. Nawet nie wiem, czy ja mam przełączone strzały. Dość ważna sprawa. Ja nie wiem, czy ja mam strzały przełączone na miedziane. Jakim ja walę? Drewnianymi. A no i proszę bardzo, i nawet z drewnianymi strzałami sobie tutaj porodziłem. Narzędzia naprawcze. High level. Łocie, kierowniku złoty. Proszę, nareszcie. Kurde, panie, to było, trzeba iść do Peak Districtu, żeby takich rzeczy się nauczyć. Żeby takie rzeczy znaleźć. Jakieś strzały? A zresztą to były drewniane, to mogę mieć. Znalazłem jakiś klucz. O, ledzik. Słyszałem. Gdzieś tu jest ledzik. Dobra, ledzika też sobie za chwilę upolujemy. Bo słyszę, że tu są chrumkacze. No też domyślam się, że chrumkacze jednak będą chciały z nami zawalczyć. To już nie będą guptoki, sarny, które sobie tak gdzieś będą uciekały i tak dalej. O, to można otworzyć w normalny sposób. Dobrze, ciekawe, do czego mam ten klucz. Czy coś tu jeszcze mamy? Żadna notatka, pierdu. Czekam się, lepiej bym się tu rozejrzał. Co tu mamy? Wspaniałe worki, świetnie. Zawsze takie chciałem. O, proszę bardzo, nagroda 2600. Ktoś mnie docenia. Ktoś mnie docenia, moi drodzy. Nie, no to było chyba tylko tyle, tak? To nie wiem, chyba że na dole tam coś jeszcze będzie więcej, bo widzę, że tam jakieś ziomeczki jeszcze sobie drepczą. Nawet niech będzie. O! Ty chopie, ja cię dopiero teraz zauważyłem, panie dzik. Czyli rozumiem, że ty jesteś dzikiem i masz to w dziczy. Też uciekacie, tak? Tam uciekł. No mówcie, co chcecie, no... niezły kamuflaż mają te dziki. Nawet bardzo, powiedziałbym, bardzo dobry kamuflaż, bo ich tu kompletnie nie widzę. Nie, tych dzików. A dobra, ale jakiegoś na pewno tam się... Tam chyba jakieś widzę, ganiają gupole. Czekaj, bo tu jest jakiś chłop. O, proszę bardzo, i to jest bardzo fajny strzał, za 212. Matko bosko, ile wy macie, chłopy, hapeków. To jest aż niesamowite. O, ty chamie jeden, masz tu po nodze. O, krytyczek w nogę, bardzo dobrze. Masz tu jeszcze, o, i tu ci poprawimy, proszę bardzo. No, dziękuję temu. O, wściekły dzik, gin. Dziki dzik. Dziku, dawaj skórę. Ten w ogóle, ten pobiegł gdzieś tam przez, kurcze, jezioro, czy no masakra. Czekaj, dobra, to mamy, no, czyli nikogo tu już nie ma. Dawaj, co tu mamy? Smoła. Ja się muszę tym drzewom przyjrzeć. Tak jest, świerk to jest co? Świerk. Świerk to jest takie choinkowate drzewo, nie? Więc musiałbym patrzeć za jakimiś choinami. O, klucz tutaj, dobra. Dawaj wszystko, co masz. Z miedzianym grotem. Czekaj, z miedzianym grotem mamy tutaj. Są jakieś... Łocie, panie, tu nazbierał skarbów, co szok. Gorczyca. Nawet gorczyca, no szok. I skradzione, i czekaj, pokaż mi to. Aha, no to jest, no wiadomo, no to jest Peak District. Więc to mogę dopiero oddać sołtysowi w Peak District. Czyli na razie jakby... Niewiele mi to pomaga, ale dobra, no fajnie było to tu sprawdzić. Tam jest dziki dzik, kolejny. Czekaj, tą beczkę... Nie, no przeszukałem tą beczkę, nie? Tak, przeszukałem. Panie dziku, pan żeś dziki dzik. Gdzieś, nie wiem, gdzieś tutaj błądzisz, rozumiem, po... Jesteś tu, czy cię tu nie ma?
Nie mam pojęcia, gdzie tego chłopa wciągło. A, tam jesteś. Szalona bestyjo, ty. Bursztyn. Jezus, nie ten guzik. O, matko. Dawaj to. Jakoś z sarnami nie było takich problemów. Gdzie cię wcięło, dzik? Bo nie mam pojęcia, gdzieś ty chłopie pobiegł. A, dobra. Czekaj, ja bym potrzebował tak. Zobaczmy. Jestem tu. Jakie tutaj drzewa w ogóle występują? To. Czy to jest w ogóle do ogarnięcia drzewo, czy to jest drzewo z rodzaju drzew nieścinalnych? Zresztą to mogę sprawdzić, używając magicznego przedmiotu zwanego siekierą do rąbania wszelako. Tam coś się świeci, ale to będą... Nie, no to będą jakieś zwykłe drzewka. Co to jest za drzewo, przepraszam bardzo? Bóg. No i to ma sens, bo jest liściasty. I kolor buka jest zielony. I mówcie mi, co chcecie. No ja nie widzę tutaj zielonego. No ja rozumiem, że to jest właśnie różnica koloru tutaj na dole, nie? Tego terenu i tego koloru nałożonego na to, nie? No też się komuś nie chciało pomyśleć nad tym. No ale dobra, nie? Tu jest kolejny. No, buków nie potrzebuję. Może tutaj, ale dobra, zobaczę, chociaż szczerze to wątpię. Świerki są fioletowe. One będą gdzie indziej. Tu mamy żółto, czyli tutaj będą brzozy. Tu jest chyba też kontynuacja tego koloru. Tu będą buki nadal. Nie wiem. Jedyne, gdzie mi się udało wypatrzeć, to było chyba tutaj. Tu gdzieś chyba widziałem ten fiolet świerków. No nic, no z tym będę musiał jeszcze pokombinować. Ale mam wapień, to jest ważne, że mam wapień. O! To jakieś chopy idą. Z miotłami. Co wy to w ogóle tam odstawiacie? Co oni to mają za miotły? Znaczy rozumiem, że to są pewnie jakieś halabardy, czy coś tam innego. Masz ser, zrobimy to tak. I hyc mu! O, powiedzmy, że to się udało. Wy będziecie mieli chyba dupny zasięg, coś mi się tak wydaje. Z tymi swoimi halabardami. O, masz tutaj, to będzie lepsze. Wow! Zajebiste to mają, łopoki, naprawdę, nie? Szacuneczek, masz. Masz, pójdziesz sobie troszeczkę wolniej może. No nie, no to nie jest noga. Czy może jednak ktoś... Będzie jakaś noga może? O, tu jest noga. W stopę bardziej, o. Temu panu podziękujemy. Jacy dzicy halabardnicy. No proszę cię, chłopoki. Jeszcze jak oni z tym szli w ogóle, jak z miotłą. Nie, ciul, ciul, ciul. To w ogóle nic nie waży, nie? Pieniądzory, pieniądzorami. Poganiane. O, drogowskaz, no też można było skorzystać. Czy jest tu, przepraszam bardzo, na tych terenach w ogóle jakiś dziki jednakowoż? Bo jak Saren było od groma, tak dzików szczerze to tutaj nie widzę. Zastanawiam się... Ten kolor, który tam przebijał, nie? Jak klikam właśnie tryb łowcy, to czy to nie jest ten kolor naniesiony na mapę? Właśnie ze względu na drewno, na drzewa, które tutaj występują, tak? Pokaż mi to. No nie, no teraz tego na przykład nie widzę. Trochę szkoda. A co ja patrzę? Tutaj w ogóle, co to jest za miejscuwa, przepraszam bardzo? To są jakieś skrzynki. Czy są ruiny? Nie, ruin tu nie ma. To jest co? Mechanizm, ale... Przepraszam bardzo, to czy tutaj się można w jakiś sposób włamać może? No nie, zaczęli troszkęśmy tutaj nie przytrafili. No i w czym mi to pomogło? Dobrze, dziękuję, to sobie zabierzemy. Jak to miało działać teraz? Tak się zastanawiam, ten gufer tu jest postawiony przy tych kratach. No chyba nie tak to miało zadziałać. Jak tutaj, przepraszam, można wejść? Tu? Można tu... O! Jakieś święto. A może i chyba po święcie.
O. To są kamienie nie do zdobycia? Nie, to jed... Aha. Czekam, może jednak... O, nawet się udało. Proszę bardzo. Widziałem tutaj bardzo ładną skrzyneczkę. Z? Miedziany grot. Bardzo dobrze. Takie to lubimy. Czekaj, to ustrzeliłem. To jest jakaś pochodnia. No dobra. Aha, no dobra. W to strzeliłem. Gitara. Aha, że tu miałem co stanąć i w to strzelić? Nie, no przecież to już zostało tutaj jakby przeze mnie uszczelone. Czy jest jeszcze jakieś inne? Czekaj, właśnie, bo się muszę rozejrzeć, bo tam też była skrzynka. A, jest tam coś takiego. Dobrze, jeszcze gdyby tylko wyłażenie tutaj wspinaczka nie była tak skiepszczona, na pewno byłoby o wiele prościej. Tak widzę, że tutaj będę balansował na krawędzi, żebym się zaraz nie zasypał. Tam, tutaj mamy skrzyneczkę. O, cały kamień, świetnie. A co? O co chodzi z dzwonkiem? Mogę strzelić w ten dzwonek? Nie, to jest chyba tylko po prostu znacznik. No dobra. Dawaj na dół, robinek. Mamy to? Tak, mamy to. Świetnie. Aha, że pierwsza ta dźwignia otwierała jedne drzwi, druga otwierała te drugie, chociaż to było tutaj niepotrzebne, bo ten kufer był do dosięgnięcia zza krat, nie? Oj, no to też tak, bardzo, bardzo, bardzo polecam się na przyszłość, co nie? Dobra. Ja muszę ogarnąć świerki, nie wiem skąd. Tutaj na pewno będę musiał zapolować na te śmieszne dziki. No i wiecie co, no nie wiem, pomyślę jeszcze nad kwestią reputacji w Barnsdale. Bo tak jak mówię, trochę mnie tu smuteczkuje to w tym momencie. Czekaj, tu był sołtys chyba, nie? Był tu sołtys. Tutaj też był sołtys. Dawaj. Że no muszę pokombinować na tą reputację, no bo mimo wszystko zdobyłbym 100% tej reputacji, tym bardziej, że pisaliście mi, że no tam jednak fajne rzeczy są właśnie jak ten klucz zdobędę, że jakiś tam skarbiec i tak dalej, że to jest całkiem spoko, więc to bym chciał na pewno zdobyć, tylko na razie nie wiem kurczę jak, nie wiem jak podejść do tematu Sienano. Proszę cię bardzo, stary. No i teraz reputacji mam 88,5, no to jest trochę mało, nie? Brakuje mi 11,5%, dobrze to liczę? Tak, 11,5%, 11,5%, Jeszcze spróbuję wejścia oczywiście do tego miejsca, schowaj mi to, dziękuję ci bardzo. Tutaj, tu o, nie? Do tego spróbuję tam wejść. Nie, wydaje mi się, że to prawdopodobnie jest z tej kopalni tutaj wejście na dół, bo tutaj nic nie znalazłem. Zresztą sami widzieliście. Więc prawdopodobnie to będzie to. Bo no nic innego w Barnsdale mi nie zostaje, tak? Wszystkie możliwe reputacje zostały zdobyte. Nie wiem, nie pamiętam, czy reputacja została zdobyta. Nie pamiętam... O, czy z tych randomowych... czekaj, w sumie teraz jak tak myślę, ile ja zadań spieprzyłem? Miałem jedno zadanie z młynem, to na pewno była jakaś reputacja i teraz zadań jest więcej. Dodatkowo tą kobitę tutaj, gdzie to było? Tutaj to chyba było, jak dobrze pamiętam. Też mi to nie wyszło z ratunkiem dla niej, więc... Jeśli faktycznie tu jest, wiecie, wydzielone to, że jest 100% więcej tej reputacji w żaden inny sposób się nie zdobędzie, no to muszę powiedzieć, że trochę słabo to zostało zrobione. Nie wiem, będę kombinował, zobaczę, poczytam przede wszystkim, może gdzieś w necie jest napisane, jest upisane coś na temat właśnie tych randomowych, losowych eventów, tak, karawan i tak dalej. Jeżeli w ogóle poczytam, czy z tego można zdobyć reputację i może się uda. Chyba, że wy wiecie, jeśli wiecie, no to oczywiście mi napiszcie, bo tak jak mówię, ja bym chciał, bardzo, bardzo bym chciał zdobyć te 100% reputacji i zobaczyć, co z tego właśnie wyniknie. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, oczywiście w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo mojego marudzenia, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.